Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w God of War Ragnarok. Halo! Tu jestem! Odynie? Równiny Taku, Idy. Czy to Asgard? Aktualizowano mapę. Tak, Atreusie, na to wychodzi, że to jest właśnie Asgard. Hej, czekaj! No dobrze. Wydaje mi się, że chyba tędy powinien kierować. To naprawdę piękna, mój, zielona. To jest Asgard! Oho. Czekaj! Już idę! Konkretnie. On się zgliczował, czy mi się wydaje? O! Chyba mnie nie lubisz. Chyba? Okay. Urmousa! A ty kurde. Hej, Odynie! Myślałem, że chcesz mnie w Asgardzie. Gdzieś tu jeszcze kogoś mam. Widzę, że mogę w dół zejść. Uwaga, bo ktoś we mnie pluje. Kurde, oni z każdej strony są. Tu jeszcze, o, patrzcie. Jest skrzynia. W pierwszej kolejności pójdziemy. Kurde, widzę czerwony znacznik, więc boję się, że teraz ktoś mi tu zza pleców wyskoczy. Albo mnie przeatakuje. Kurde, jaka piękna kraina. Autentycznie, nie mogę się napatrzeć. Właśnie, nie otworzę też skrzyni, dopóki się ich nie pozbędę. No, przynajmniej trochę ekspa zdobędziemy. Jak tu pięknie. To wszystko. Ani śladów Imbulwinde. Muszę iść w kierunku muru. Spokojnie. Atreusie. Najpierw zobaczymy, co ewentualnie tutaj się kryje. Jeszcze w koło. Bo nie chcielibyśmy tutaj niczego też przegapić, a widzę, że kilka możliwości drogi przejścia mamy. Mogłem pójść naokoło. Jalpa! Skrzynia. Ale to fakt. Jest tutaj naprawdę pięknie. To trzeba przyznać. Chodź tutaj do mnie. Na dół. Sobie pogadamy. Ropuszko. Naprawdę, coś niesamowitego. Szczególnie, że jest to dla mnie potężna radość dla oczu, biorąc pod uwagę to, że za oknem naprawdę mega zimno. Fioletowego. Tam z kolei chyba jakaś skrzynia jest w oddali. Co by mnie jeszcze ewentualnie interesowało? Myślałam, że będę miała jakiegoś podglądu, ile ewentualnie czego gdzie tutaj jest. Chodźmy do. Tak, walka. Ogniki wiem. Są podatne. Dobra, widzę. Strzały. Dobra. Zapnijmy je. Chcę to rozwalić? Właśnie, tak się zastanawiałam. Jalpa! Okay.
najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłem. Ale jeśli ma to zmienić los ojca... Ej, ptaku! Gdzie poleciałeś? Co ja powiem Odynowi? Cześć. Chcę zostać twoim uczniem. Chyba. Ale nie zamierzam ci, wiesz, służyć. Nie tak jak w jakiejś przepowiedni, czy coś. I Alfa! Naprawdę, te walki są tak widowiskowe, że aż się chce... O! Wybuchnie. Zadnijmy je. Ej, nie mam go jak tutaj dosięgnąć. Okej. Po drugiej stronie pewnie jest spokojnie. Zaraz. Jak mam się tam dostać? Tego nie było w opowieści Mimira o Hrimturze. Jeśli syn kamieniarza uszkodził mur, powiedział o tym tylko Frej, a ja nigdy nie spytałem. Zaraz. Co Freja robiła w domu? Wprowadziła się do nas? Wiesz co? Skup się, Loki. Okej, tu tutaj mamy tą skrzynię. Ja zdołam to otworzyć bez Kratosa. Obawiam się, że nie. Mamy tylko te dźwiękowe strzały i te. Kurczę, no. Niestety, bez Kratosa ja tutaj nie podołam, więc jest to równie znaczne z tym, że jeszcze tu wrócimy. Ojciec spaliłby to ostrzami, ale co ja mogę zrobić? Pytanie. Może magia pieczęci na moim łuku pomoże? Co to Brok mówił? Gdyby udało mi się roznieść ogień na zarośla. A! Użył strzał pieczęci L2 i R2, by wzniecić płomienie. Ha! Zrobione! Okej. Okay. Fajnie by było jeszcze to na dole w takim razie rozwalić. Muszę spróbować pod innym kątem. Leży z góry? Chyba się udało. Coś tak przynajmniej czuję. Ha! Mamy to! Nice! Cóż tym razem? Wow! Rozszczepiona pieczęć. Atreus wystrzeliwuje namierzaną strzałę pieczęci, która odbija się pomiędzy wrogami. Fajnie to wygląda. My mamy tutaj ten wściekły ostrzał. Obrażenia 2, ogłuszenie 3. To obrażenia 1, runy 2. Większe obrażenia to w sumie jest dobre. Ale to, co chciałabym jeszcze zobaczyć, mamy 2300 expa, więc tym samym moglibyśmy ewentualnie sobie jakieś umiejętności ogarnąć nowe. Podniebne sokole oko zwolni upływ czasu, wciskając L2 po wyrzuceniu wroga w powietrze.
Zwodnicze sokole oko zwolni upływ czasu również. Dźwiękowy rezonans. Eksplozje dźwiękowe wywołane przez Atreusa nakładają efekt dźwiękowy na pobliskich wrogów. To jest fajne. Pewnie i tak będziemy dążyć do tego, żeby mieć wszystkie wykupione umiejętności, ale to wszystko w swoim czasie. Ale tutaj było ogarnięcia w naszej zielonej, pięknej krainie. Srebra, no zawsze coś. Chwila. Chyba słyszę ludzi. Sokie. Jakaś mała wioska. Mini osada. Ciekawe. Pomóc ci? Chyba się zgubiłeś. Nie. Tak się tylko orientuję. No cóż, dalej jest tylko ta wielka ściana. Jest w niej jakaś brama? Nie. Chyba, że jesteś asem, ale raczej nie wyglądasz na tubylca. Ja? Nie. Ja z Midgardu. Co? Bez jaj! Ja też! Z Kjoldr. Loki. Zaczekaj. Wszyscy tu są z Midgardu? Tak. No bo Wszechojciec uratował nas przed pustką. Dał nam schronienie, ale nie wchodzimy tam. Żeby tam wejść, potrzebujesz magii. Ty nie umiesz czarować, co nie? No umiem trochę. Co? Niech szani, przechodzisz przez ściany? Jeszcze nie. A. Nie da się wspiąć na górę? Tam? Bez sprzętu? Nie, śmierci się nie boisz? Boję się. Tylko spójrz na to. Ale Odyn czeka. Chwila. Znasz Wszechojca? Jestem jakby jego uczniem. Możesz ty! Czego on cię uczy? Nie wiem. Ilu ma innych uczniów? Nie wiem. Długo tu będziesz? Nie wiesz, dobra? Idę wspiąć się na ten mur. No! Muszę to zobaczyć! Pomóc ci? Dzięki, ale muszę iść sam. O! Nie zamierzałem się wspinać. Może zawdzięczam Odynowi życie, ale nie chcę jeszcze zginąć. Nie żebym myślał, że spadniesz. Zapomnijmy o sprawie. To był Hugin? Dzięki, kolego. Jest przewodnikiem? Kto? Coś czuję, że to będzie konkretna wspinaczka. No, Loki, wydajesz się miłym gościem. Mam nadzieję, że nie zobaczę, jak giniesz. Dzięki. Ja też. Wiesz, że lepiej nie patrzeć w dół, nie? Lubię patrzeć w dół. Widzę, jakie zrobiłem postępy. Ojej, to świetnie. Mogę cię cytować? Choć to trochę ironiczne, jak na ostatnie słowa. Co mówisz? Nic, nic. Świetnie ci idzie. Sporo gada ten nasz nowy koleżka. Gdzieby tu teraz. No nawet całkiem nie najgorzej nam idzie. Chociaż z doświadczenia wiem, że jak się człowiek wspina w górach... Dzięki, Skjold. Mam nadzieję. To czasami gorsze jest zejście niż wyjście. Przynajmniej dla mnie. Świątynia Tyra. Wow. Ach, nic dziwnego, że nie mogliśmy jej użyć. Ale magia. Oku.
naprawdę widoki są po prostu wgniatające w fotel. Coś pięknego. Dobra, dam radę. Jest dobrze. Wspinam się dalej. Tak, Atreus. A teraz gdzie? Ura. Hej, Huginie! Nie opowiedziałbyś mi jakiejś historii dla zabicia czasu? Co? Tak właśnie myślałem. Aha! Ałka! Tu? Tutaj? Co to było? Śmiesznie wygląda ten duszek nasz. O kurde. Ej, typie. Ałka! Ej, to nie są te strzały. Ej, ja się dziwię, że coś mi tu pyka. Uźwa! Co jest? O matko boska. Jak mnie to diabło? Wow. Zabrało mi przepotężną ilość życia. No ale dobra. No, idę. Tylko ściągnę ten łańcuch. Łańcuch. Okej, mamy to. A, zatrzymaj się. Już raz miałam taką sytuację, nie? Jak grałam, że właśnie nie miałam możliwości wyjścia. Zdaje się, że Odyn nie słyszał. To ty byłeś w naszej chacie, prawda? Ty i twój brat, tak? Uznam to za tak. Trochę nam zostało. Nie mogę aż tak wysoko głowy podnieść. Oddech i... Tak! Może w życiu tak nie zrobię. Najgorsze chyba już za mną. Albo nie. O kurde, wchodzimy do środka? Może mnie przepuścicie? Nie? Jak tam chcecie. Dobra. Musimy sobie tak troszkę zadziałać, bo muszę sobie z deczka życie zregenerować. To nic. Więc... Ałka! A to trzeba rozwalić, nie? Tak. O kurde. Kolejne. Dobra. Mamy to. Okej. A, to. Myślałam, że to też te zjawa, to ten czar pozostał po prostu. Patrzę jeszcze ewentualnie po ścianach, czy coś przy suficie wisi, ale raczej wszystko mamy. Ta, w górę, łapie. Znajdujesz po drodze
Swobodnie leżące życie. O czym to świadczy? A! O kurde, co ja zrobiłam? Ale chyba mimo wszystko i tak będę muszę iść, bo tutaj się... O! Okej, są połączone. Jak te strzały? No, to ma sens. Chyba. Muszę to zrobić z obydwu stron. Dobra. No i mamy drugi. Nieźle. Może się uda. W sensie, że co, będziemy robić taką równoważnie? Tak to przynajmniej widzę i ewentualnie rozumiem. No to jazda. Na speedzie. Udało się! Obudziłem ogniki! Aucha! Gdzie to jest? O kurde. Gdzie jest wasza runa? Ewentualnie. Kurde, mała powierzchnia, żeby z nimi walczyć. Ej, ty umiesz latać. A, to już wszystko. Mogę. Dobra. Faktycznie. Dalej, tu mamy skrzynię. Wow. Sporo materiałów. A, dobrze, będę mam. Nie widzę więcej skrótów. Muszę się trochę wspiąć. Albo więcej niż trochę. Ale skoro już tu jestem... Hej, Huginie. Może ja ci coś opowiem. Był sobie gigant imieniem Loki, który postanowił przyjąć zaproszenie Odyna i wyruszył do Asgardu. A więc Odyn poddał Lokiego próbie, chciał, żeby się wspiął. Całkiem sam po murze Hrimdura. No, co zrobił Loki? Co zrobił Loki? Wspinał się dalej. Wspinał się dalej. Bolały go ręce. Stracił czucie w palcach. Ledwo mógł oddychać, ale Loki wspinał się dalej. Kawałek po kawałku. Byle wyżej. Naprawdę jesteśmy niedaleko, a teraz się... Aż na samą górę. Muszę iść w górę. Dobra, dobra. Dam radę. Dalej. Nie zatrzymam się. Bez przesady! Mam stresa. Dobra. Dam radę. Dam radę. Prawie jestem. Matko Boska, prawie pionowo. Jesus. Witaj. Cześć. No. Która część gigantycznego muru mówiła ci? A. Musi im tu brakować gości. Zostałem tu wezwany. Przez Odyna. Wszechojciec cię wezwał. Ha! Jasne.
To czemu jesteś tam, a nie tutaj? Może zapytamy go razem? Skończyłeś? Cóż, czego Odyn, wszechojciec, król asów, chciałby od kogoś takiego jak ty? To między mną i Odynem. Ty nawet nie wiesz, chłopcze. Możesz mnie podciągnąć, czy... Nie, chyba nie mogę. Może jednak cię rzucę. Nie. Tak, rzucę cię. Czekaj, na razie. Chwila! Pomyśl, jak wszechojciec się wścieknie, kiedy dowie się, że zabiłeś jego gościa. Lokiego z Jotunów. Jotunów? Wrogów mego ludu? Nie jestem wrogiem. Ja to ocenię. Tędy, Loki z Jotunów. Moment, to Gjallarhorn? Heimdall to ty? Bystrzak. O kurczę. Konkretnie. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!